Dziś pokażę Wam dodawanie baz produktów do kasy fiskalnej Postnet Ergo Online. Włączamy sobie kasę fiskalną za pomocą klawisza C. Następnie wbijamy hasło. Standardowe jest to 1, 2, 3, 4. Akceptujemy to klawiszem razem. Teraz przechodzimy klawiszami góra-dół, strzałkami do punktu drugiego, do kierownika. Potwierdzamy klawiszem razem. Klikamy sobie na dwójkę programowanie baz. Wybieramy pierwszy punkt wielopaki zestawy. I widzimy w pierwszych trzech punktach mamy już zaprogramowane trzy produkty. Telefon z Ericsson, telefon plus koszty przesyłki, 18 telefonów. My przechodzimy sobie do pola pustego, czyli brak. Tutaj można naprawdę programować bardzo dużą ilość tych produktów. Widzimy nawet ponad 100 na pewno. Chyba nawet 1000, jak się nie mylę. Wybieramy sobie klawiszem razem, wybieramy towar, bo przeważnie jest towar. No i wpisujemy nazwę towaru. Tutaj w jakim, no najlepiej oczywiście wpisywać drukowanymi literami, żeby to było wyraziste. Wpiszemy sobie na przykład u mnie, w moim przypadku, tak dla przykładu, Sony Ericsson W810 na przykład. Bo tutaj podobne produkty sprzedaję. No i tutaj manipulujemy, wpisujemy to podobnie jak w tych starych Sonericssonach bez T9. W taki sposób musimy wpisywać nasze litery i cyfry. Opcje spacji mamy na samym dole, widzimy. Przytrzymujemy teraz klawisz dłużej, chyba raczej nie. Musimy klikać do momentu, kiedy pojawi nam się cyfra 8. I tak samo robimy sobie z jedynką i z zerem. Kasujemy, jeśli chcemy, klawiszem C. W810. OK, jeszcze literka I. OK, mamy. Możemy jeszcze to usuwać, zmieniać za pomocą klawiszami, strzałkami bocznymi, prawo i w lewo. Zobaczcie, że możemy sobie przejść do momentu, kiedy była za długa spacja i usuwamy przerwę spacyjną klawiszem C. Zatwierdzamy produkt klawiszem razem. Teraz wybieramy stawkę VAT. W moim przypadku jest to 23%. W Waszym przypadku może 8%, może być 5%. Takie są stawki VAT w Polsce. Możemy tutaj dać stawkę 0% zwolnioną. Też takie przypadki są nieaktywne. Itp. Itd. Przechodzimy sobie dalej. Wybieramy cenę. Tu możemy z automatu wybrać sobie cenę, jaka jest standardowa. Więc później sobie nie musimy jej wpisywać. Najlepiej ustalić 0, bo no, przeważnie jest tak, że produkty różnią się cenowo w większości przypadków, bądź co chwilę się zmieniają. I tu mamy wiele, wiele różnych ciekawych informacji, ustawień, które tak naprawdę dotyczą no, niewielkiej ilości sprzedawców internetowych.
Na końcu oczywiście musimy to zapisać. Wybieramy klawisz razem. I już mamy produkt czwarty. Więc zobaczcie, Sony Ericsson W810. Wychodzimy, zobaczymy, czy ten produkt będzie znajdował się pod cyfrą 4, tutaj na klawiszach czarnych. Wybieramy sprzedawca, wybieramy klawisz 4. No i widzimy, jest, tutaj występuje nazwa naszego produktu.